Moi drodzy, no nie no, zrestartował mi się znowu komputer, to jest masakra. Ja muszę chyba zmontowałem, co? No, słuchajcie, jest taka sprawa. Wysłuchaliśmy wszystko, co nam Leto chciał powiedzieć i teraz tam sobie każdy może podjąć decyzję w głowie, czy by chciał walczyć z nim i tak dalej. I ja teraz powiem, jaką ja decyzję. Ja zostawiam Leta, nie walczymy z nim, dlatego że... Znaczy, można by dużo gadać, że Wiedźmin się nie kieruje zemstą, w sumie to nie jego biznes i tak dalej, po drugie to jest też Wiedźmin i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi o to, że... Leto, ja powiedziałem już to kiedyś, w Wiedźminie nie ma takich bohaterów, nie ma takich postaci, które są jednoznacznie dobre i jednoznacznie złe. Znaczy, jednoznacznie złe są takie, ale nie ma takich, którzy są w 100% czyści, dobrzy, tacy... Mówię o takich bohaterach, takich, jakichś głównych, nie? Ktoś ma coś za uszami. No, i ja zostawiam Leta, dodatkowo jeszcze w trójce Leto się pojawi, więc spoko, no. Wiem wszystko, co chciałem wiedzieć. Czuję, jak wspomnienia wracają. Twoja śmierć nic nie zmieni. Idź w swoją stronę. Tak po prostu? Żadnych gruźb życiowych mądrości? Po prostu. Idź. Bywaj, Geralt. Elo. Kurde. Zaraz sprawdzimy to wszystko z tymi plikami. Spokojnie. W poszukiwaniu zabójców królów Wiedźmin przeszedł długą drogę. We Flotsam zabił Bernarda Loredo, jednak mało kto opłakiwał komendanta. Flotsam pozostało w rękach temerskich, a władzę nad garnizonem i miasteczkiem przejął pewien szlachcic z Wyzimy, wróg Kedweńczyków i, jak mówią, zapalony wędkarz. Wiedzcie, że o czynach Wiedźmina do dziś opowiada się przy ognisku w Bindudze. Wedirn, Wiedźmin był świadkiem wielkiego zwycięstwa Kedwen. Wojska Saski Smokobójczyni zostały pobite pod Wergen przez armię Henselta, co położyło kres wiośnie ludów. Żołnierze spod znaku Jednorożca zajęli Dolinę Pontaru, a Górne Edirn, jak przed laty, zostało wchłonięte przez potężnego sąsiada. Dopiero następne wydarzenia pokazały, że triumf Henselta był krótkotrwały. Czarne chmury nad Temerią gromadziły się już od śmierci Foltesta. Kraina pozbawiona króla była jak kawał sukna, który rozszarpywali między sobą baronowie. Ci drobni padlinożercy pierzchli jednak w popłochu, gdy po zdobycz przybyli drapieżcy. Zjazd w Lochmuin przypieczętował bowiem los foltestowego królestwa, które zostało podzielone między Radowida Redańskiego i Henselta, władcę Kedwen. Przed wielu laty Geralt z Rivii był świadkiem upadku Rady i kapituły czarodziejów. Teraz, po wydarzeniach w Lochmuin, obie instytucje zostały przywrócone. W ofierze zostały złożone Sheila de Tancarville i jej wspólniczki. Jednak Radowid wymagał od dumnych czarodziejów również pokory i lojalności. Nie wszystkim to odpowiadało.
Były to czasy wielkiej niepewności i zwykłego gwałtu, ubranego w formę królewskich dekretów. W tych niespokojnych dniach my, którzy wpływaliśmy na losy świata, nareszcie zaznaliśmy trochę odpoczynku. Zoltan ruszył do narzeczonej, a ja wpadłem w objęcia mus. Dokładnie. Któż mógł przewidzieć, że burza nad Królestwami Północy była ledwie początkiem wielkiej nawałnicy, a także wstępem do zupełnie nowej opowieści o Geralcie z Rivii. Siup. Po napisach zobacz zakończenie gry. Dobra. Żeby tak pisali we wszystkich tych grach. Moi drodzy. Kurde, jakby była taka komiksowa, nie? Taki Gerwant dwuwymiarowy. Tak? Zamiast łowcy jest Gerwant do Darkest Dungeona? Ładnie. Co ten Roż? Pamiętam o kodzie. Taka pokazówka. Teraz będzie gotik. Znaczy co, mówiliście o trójce. Nie no, dzisiaj trójki nie odpalamy, to na pewno. O, czekajcie, bo zakończenie jeszcze chyba, nie? Po napisach jeszcze coś będzie. Dobra, a mogę skipnąć to? Czekajcie, przyspieszymy może, co? Przelecą wszystkie osoby, siup, siup, siup. Motion capture nawet, widzicie? Scenariusz, Tomek Bagiński. Jacek Rozenek, Poltest, Tris, Agnieszka Kunikowska, Saskia, Agnieszka... Kopczyńskiego, Jaskier, Loredo, Paweł Szczęsny, Mirosław Właśnie Zbrojewicz, ja tak mówię, że kurwa Leto to jest Zbrojewicz, ale on po prostu tak mówił z takim charakterystyczną jeszcze końcówką. No dobra. I tu milion innych, którzy podkładali głos.
A, i to są teraz angielskie, tak? Dawg Cockle. Cockle. Szarpie obrazem? Nic nie szarpie obrazem, to u was coś szarpie. Coś Twitch. To niezły Nilfgaard. Wiedźmin 4 potwierdzony. Okej. Okay. A co, czym w ogóle ta arena była? Turniej walk na arenie. Come on. B. Siup. Wiedźmin! Ha! To będzie występ, o którym opowiem wnukom! Z kim rozmawiać o udziale w walkach? Ze mną, rzecz jasna. Wiem wszystko o tym miejscu. Miałem na myśli kogoś, kto tu rządzi. Jeśli masz zaproszenie, nie musisz załatwiać żadnych formalności. Wyjaśnię ci wszystko po kolei, jak pan ojciec dziadkom. Dobra, czyli generalnie... Powodzenia! To nie jest daj się zabić. Arenka taka, że możemy sobie po prostu tutaj pokonywać i wybierać jakby questy, co mamy, jakie potwory, jakich przeciwników mamy dostawać, tak? Idź jak burza, Wiedźminie, jak gradowa chmura! Żegnam. No dobra, fajne, ale to mnie nie jara na dłuższą drogę, na dłuższą metę niestety. Powodzenia! Jeżeli potrzebujesz wsparcia na arenie... Dobra, moi drodzy, więc tak, podsumowując Wiedźmina 2, ja go przeszedłem już kiedyś. Nie wiem teraz, nie pamiętam, ale to... Dobra, uznajmy, że go to dwa razy już przeszedłem, bo ja pamiętam, że jeszcze kiedyś miałem podejście do Wiedźmina, ale wtedy mi chyba komputer nie pozwalał na to. W sumie teraz też były problemy. Więc jeżeli chodzi o Wiedźmina 2, to ja uważam, że jest najsłabszy z całej trylogii.
Ale też ma swoje plusy, na przykład, bo każdy Wiedźmin różnił się różnymi tam systemami walk, jakimiś talentami i tak dalej. Każdy ten Wiedźmin był w inny sposób zrobiony, jeżeli chodzi o ten tom. To na przykład mi się tu nie do końca podobała walka, bo odskakując przeciwnikom i klikając myszkę, odskakując i klikając, mogliśmy tak naprawdę ją mega sprościć. No, brakowało mi tych stylów, takich zmiany, bo w jedynce mi się super podobała walka, jak były te style grupowe, styl silny i szybki. To naprawdę, ja na początku nie umiałem się przyzwyczaić, ale potem superancko się bawiłem. Gra jest liniowa, niestety. Fabuła jest liniowa. Można tam jakieś porobić sobie, wiecie, kłeściki tam poboczne i tak dalej, ale no niestety. No i świat jeszcze nie był tak otwarty, żeby cieszyć się tym światem całym, nie? Tą zabawą. Więc ja myślę, że jedynka jest lepsza od dwójki, no a trójka, no... A cóż, no trójka to jest trójka, to w ogóle nie możemy mierzyć w tych samych kategoriach, bo jednak to jest masakra, nie? Przecież jak pójdziesz Jorwetem, to jest inaczej. Ale Raziel, no nie o to mi chodzi, no. Kurde, jakby ci to powiedzieć. Weź se, wytłumaczę ci to na podstawie innych gier, dobra? No. W każdym razie, jakbym kiedyś jeszcze przechodził, to bym Jorweta wybrał ścieżkę. A nie pamiętam, jaką ścieżkę wybrałem w ostatni raz, jak przechodziłem. No i cóż, teraz pozostaje Wiedźmin 3. Który jest najdłuższą grą i... Jaka jest decyzja oficjalna? No, oficjalnie mówię, że będziemy grali na live Wiedźmina 3. Ale na razie chwila spokoju. Chwila spokoju. Tak jak między jedynką a dwójką mieliśmy trochę dni spokoju. Żeby nie popaść tylko i wyłącznie w te gry. No. Także teraz bym muszę nadrobić inne gierki, premiery. Mam VR-owe gierki też, także będę chciał na pewno nadrobić te zaległości.